dzisiaj ostatni dzień turystyczny, jutro basen. Czy na następny rok? Mamy właśnie grupę z tyłu idącą. Grupę? Dzieci tak machają, że... Pomachać. Witam serdecznie na kolejnym dniu półkolonii turystycznych. Jesteśmy na czerwonym szlaku, który prowadzi na Biskupią Kopę. I muszę Wam powiedzieć, że nastąpiła u mnie zmiana. Ograniczył mi się słownik wyrazów i zdań i zwrotów. Jaki jest najczęstszy zwrot, który teraz wypowiadam? Idziemy. Do góry. Do góry. Także jakby ktoś z uczestników naszych obudził się w nocy i śnie mu się jako koszmar i krzycze do góry, to tak jest niestety. Także przed nami piękne wejście i co mówimy? Do góry! Dokładnie. Do góry. Radziu! Do góry! No to idziemy, moi drodzy. Tak, aż się martwię. Nie wiem, muszę to po zajęciach, po półkoloniach zdiagnozować. Czy to jest normalne? Do góry! Zniesienie górę. Grzebień do Biskupiej Kopy. Mamy jeszcze 37 minut. I tutaj mamy właśnie naszą skromną, małą, dzielną grupkę. Chodzimy dalej. Widoki niesamowite. Jesteśmy na granicy. To taka ciekawostka, że była to kiedyś granica czesko-niemiecka, tylko litera D została przemianowana na literkę T. Czyli jest krótka lekcja historii z panem Oktawianem. Tam jest tego, to będę. A tu jeszcze mamy CS, czechosłoweńsko. No. Ale tutaj już mamy literkę tylko C, czyli... Czechy. No. Tylko i only Czechy. Dochodzimy. Zawsze mało jest. Z tyłu. Mamy, jesteśmy nad grzebieniem. Mamy schronisko 200 metrów dalej. Od dali ładny widok. Za chwilę będziemy. Tam. Jak pani Klaudio? Super. To do góry. Jak będziesz gadał, to będzie długo. I mamy ją. Godzina czasu. Prawie. I jesteśmy na szczycie. Inne atrakcje turystyczne w Górach Złotych, Muzeum Miejskie, Sztolnia Pocztowa, Skanser Górnictwa Złota, Sanktuarium. Kaiser Franz Józef. Tu mamy Franciszka Józefa. Jeszcze nie jest, do góry!
najdzielniejsze turystki, które nie jęczały, które weszły, które zdobyły biskupią kopę i teraz co mi powiedzą? Do góry! Polecamy godzina 43. Ej, ja nie zniechęcaj potencjalnych klientów biskupiej kopy. Godzina 30 drogi, ale było warto. Przepiękne widoki, polecamy. Właśnie. Super. Ja też. Dziękujemy bardzo. Polecamy pokolenia, teraz... musi się zapisywać. O. Są bardzo ciekawe rzeczy. O, teraz... Moje serduszko się cieszy. Dziękuję. Polecamy pokolenie, prawda dziewczyny? Tak. Adam, takie niepewne? Tak. Teraz coś do rodziców. Tak jest. Dziękujemy, że nas zapisaliście na tą mordownię. Dziękujemy, że nas zapisaliście na pokolenie. Adam, żałuj. Dobra. Adam, żałuj, że ciebie tu nie było. Właśnie, Adamie, pozdrawiamy ciebie i do zobaczenia. Pokażcie, jak się schodzi fachowo, zawodowo, po profesku. Dzień dobry. Dzień dobry. A tu pani Kasia zamyka, która ma serce anioła, bo dziękuję ci pani Kasiu, że twoje serce uratowało mnie. Odgryzienia. Odgryzienia. No dobra, powodzenia. Pięknie się schodzi. Oto dzielne turystki na tle pięknego łobrazka. Niech pan pokaże drugą stronę. A tutaj mamy kapliczkę. Jest z tym legenda związana, ale to nie w tym odcinku, w innym wam opowiem.